11 rozdział Księgi Izajasza, 5 werset mówi tak. I będzie sprawiedliwość pasem jego biodra, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Lędźwia w Biblii to jest symbol płodności lub bezpłodności. Jeżeli czytasz o lędźwiach, to jest symbol tego, że coś jest płodne, albo coś jest bezpłodne. Czego prawda ma być rzemieniem, czyli co ma podtrzymywać? Twoją życiową płodność. Jeżeli ty chodzisz w prawdzie, jesteś płodny. Jeżeli ty nie chodzisz w prawdzie, to jesteś bezpłodny. Tylko chodzący w prawdzie, oni tworzą rzeczy. Wiecie, tworzą rzeczy. W Kielcach była taka dziewczyna, nawróciła się. Zawsze marzyła, żeby być stewardesą. Tam w tej wspólności naszej. Bo zawsze chciała, żeby... No ale już była, jak się nawróciła, to się okazało, że ona ma 40 lat. Rozumiesz? To... Ale wiecie co? Ale ona powiedziała tak do Boga. Boże, to Ty włożyłeś pragnienia w moje serce, żebym była stewardesą. Ja to wiem. Bo ja chcę być stewardesą. I ja dalej chcę być stewardesą. I mam 4 dychy na karku, ale chcę być stewardesą. Słuchajcie, i ona zaczęła się modlić w tą stronę. Ja mówię, Boże, ja będę stewardesą. A diabeł do niej mówił, nigdy nie będziesz stewardesą, bo jesteś stara. Za stara na stewardesę. Ona miała takie myśli. Jesteś za stara na stewardesę. W ogóle nie pasuje. Ale ona miała pragnienie w sercu. Ona miała pragnienie w sercu. Rozumiesz? My się zawsze, ten Martin Luther King przypominał mi, wstał i mówi, miałem sen. Miałem sen. Rozumiesz? Jakieś pragnienie powstało. Wiecie, co zrobiła? Nie poddała się dzisiaj stewardesą. Właśnie w tym czasie, co teraz mieliśmy spotkanie, ona była w swoim samolocie jako pełnoletowa stewardesa. Jest to możliwe. Dlaczego to jest możliwe? Bo Bóg jest ponad możliwościami ludzkimi i nad ponad oszustwami diabelskimi. Amen. Nad tym jest Twój Bóg! Który jest dobrym ojcem. Ja wiem, przyjaciele, że większość z nas miała złe doświadczenia z ojcami, z matkami mniej, ale z ojcami. Taka jest prawda. Bo na tym świecie ojcostwa brakuje bardzo. Ja nieraz powtarzam, że nie każdy osobnik płci męskiej to mężczyzna w ogóle jest niestety. A druga sprawa to jest to, że nie każdy mężczyzna to jest ojciec. Bo ojciec to nie jest ten, co ma płodzi, tylko ten, co weźmie odpowiedzialność. To jest ojciec. Duch ojcostwa, Duch Świętego Boga, to jest Duch, który bierze odpowiedzialność. I ten Bóg wziął odpowiedzialność za Twoje życie, kiedy Ty mu się poddałeś. On powiedział, tak, ja będę Ciebie, co? Prowadził. Nie zostawię Cię, nie opuszczę Cię, nic Cię nie wyrwie z mojej ręki, nic Cię nie odłączę od miłości. Amen. Taka jazda, taka jazda. Prawdziwy tata, ja nie miałem dobrego tata. Był alkoholikiem, wynosił z domu rzeczy, bez przerwy widziałem go pijanego. To nie był dobry tata, tak? Ale i nienawidziłem mojego taty. Ale kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, oddałem życie Jezusowi, to co zrobiłem? Zobaczyłem, że mam innego tatę. Tamten już dawno nie żył, tak? Przebaczyłem mu, temu ziemskiemu tacie i zobaczyłem, że mam prawdziwego tatę. Po prostu. I się poczułem kochany. Ja się nareszcie w 2001 roku poczułem kochany. Siedziałem w tej celi jak głupi, czułem się kochany. Ktoś mi mówi, jak się czujesz kochany? Czuję się kochany. A więc prawda. Musi podwiązywać Twoje duchowe lędźwia. Żebyś był płodny, żebyś mógł tworzyć. Żebyś mógł wierzyć o swoją przyszłość. Żebyś mógł robić rzeczy niemożliwe z Bogiem. Żebyś nie był osobą, która stoi w ogóle, wiesz, jak mysz pod miotłą w tym życiu i patrzy, co mu na głowę spadnie. To nie jest chrześcijaństwo. To nie jest chrześcijaństwo. Patrzenie, wiesz, co mi zleci na głowę. Nie jesteś szarą myszą. Jesteś Chrystusowcem, Synem Boga Żywego. Jesteś jak Chrystus. Rozumiesz? Jak Chrystus. Bóg widzi Ciebie jako Chrystusa, On Cię kocha jak Chrystusa. W Izajaszu 45, 23 zapisz sobie, jest napisane, że prawda jest niezmienna. Prawda jest niezmienna. Co to znaczy? Znaczy, że jeżeli Bóg coś określa, to jest to niezmienne. Wiesz, co to znaczy? Tak jak ja tu kiedyś powiedziałem na spotkaniu w tym mieście, że Bóg nie jest wszechmogący. On nie może zrobić pewnej rzeczy. On nie może się zaprzeć swojego słowa. Nie może się zaprzeć swojego słowa. On nie może, bo tak powiedział, nie mogę się zaprzeć sam siebie. On nie może.
Jeżeli On coś powie w swoim słowie, jeżeli On coś uwolnił do tej rzeczywistości ludzkiej tutaj, tak? To On tego się trzyma! I od Ciebie wymaga współpracy. On do Ciebie mówi tak, dziecko moje, jeżeli Ty chcesz, żeby to przędło w Twoim życiu, żeby to szło, to też się trzymaj tego. Ja będę trzymał swoją część przymierza, Ty trzymaj swoją część przymierza. Rozumiesz? Ja swoją, Ty swoją. Artur, jestem odpowiedzialny za to, żeby Cię poprowadzić, tylko proszę Cię, trzymaj się. I on mówi, dobrze, będę się trzymał jak koń dyszla. Cię będę trzymał i nie prowadź teraz. Prowadź mnie. On jest Bogiem, który ustanawia niezmienne rzeczy. Niezmienne. Rozumiesz? W Izajasza 59, 14, 15 jest napisane, że prawda potyka się na rynku. I rynek w Biblii to jest symbol życia publicznego. I wiesz, gdzie jest największa opresja naprawdę w Twoim życiu? Właśnie w tym świecie, w którym żyjesz. Ty przyjmujesz pewne prawdy od Boga. Ty jesteś człowiekiem modlitwy, Ty przyjmujesz słowo od Niego, tak? Ale rzeczywistość, która jest wokół Ciebie, ciśnie Cię. Ciśnie Cię. Ona Cię ciśnie. Cisną Cię ludzie, cisną Cię sytuacje. Rozumiesz? Cisnie Cię system tego świata. Ty chcesz chodzić w miłości, a ten system jest w nienawiści. Ty chcesz chodzić w prawdzie, a to jest wokoło kłamstwo. Ty chcesz dawać, a wszędzie patrzą, jak Cię ograbić. Jak Cię wykorzystać, trawić i wypróżnić się. Rozumiesz? Tak to wygląda. Ty chcesz kogoś kochać, a ktoś Ci nóż wbija. Kiedyś taki mój znajomy w Warszawie zobaczył, siedzi trzyma taka kobieta, taka ponura pod tym i żebrawa. I on tak się zlitował nad nią, bo to porządny chrześcijanin był i 50 zł wyjął jej dał. Rzucił jej te 50 zł tam i odszedł parę kroków, a ona podniosła swoje głowy i mówi, znów Cię trafiłem, frajerze. Demon przez mnie przemówił, człowieku. A nie raz rozmawialiśmy o tym, żeby nie robić takich rzeczy. Rozumiesz? Bo to nie jest kwestia, żeby nikomu nie dawać. To jest kwestia tego, że 90% ludzi, tych, którzy żebrają, to są manipulanci. To są manipulanci. No niestety taka jest prawda. Widzisz tą dziewczynę, siedzi z tym rumuńskim dzieckiem na ręku. Rozumiesz? Ta Rumunka. Ale nie raz. Przecież my kiedyś jesteśmy w jednym miejscu, gdzie to było? W Częstochowie. W Częstochowie. Ja z Agatą wjeżdżałem z takiego hoteliku, na spotkanie jechaliśmy rano tam do kościoła. Słuchajcie, ja patrzę, podjeżdża samochód. Słuchajcie, nie była to jakaś super samochód jakiś, nie? Ale normalny, dobry samochód podjeżdża. I ten Rumun, co siedział za kierownicą, wysadził dwie kobiety z dziećmi. I to na skraju miasta. Słuchajcie, bo mieliśmy taki hotel, ja to zobaczyłem rano, mówię, ale jazda. Wysadził je i one szły ustawić się tam gdzieś, żeby żebrać. A on pojechał tym samochodem. Wiecie, żeby mi to ktoś opowiedział, powiedział, no dobra, okej, ale ja to widziałem i takie to było dla mnie znamienne. Rozumiesz? Ja już czułem nieraz w duchu, że to jest manipulacja jakiegoś rzędu, tak? Czytałem w internecie, a po raz pierwszy zobaczyłem, że dziewczyny normalnie słuchają o godzinie 9:30, one lecą ustawić się tam z tymi dziećmi. Te dzieci opatulone, bo to było zimno, te dzieci były opatulone, one szły tam sobie dalej zarabiać cash, tak? Widzisz, że prawda potyka się na rynku, to znaczy, że w Twoim życiu publicznym, w życiu w tym społeczeństwie, prawda będzie opresjonowana zawsze! Mnie nazywają zwodzicielem, oszustem, rogiem, mnie tam gdzieś dorysowują. Takie ostatnio widziałem ładne, jak się... Na swoje zdjęcie chciałem ściągnąć, bo tam do czegoś było potrzebne z internetu. Wchodzę na swoje zdjęcie, patrzę, a tu takie ja, a za chwilę proszę Ciebie papież Franciszek. I znowu ja i papież Franciszek. Ja mówię, ale jazda, mówię człowieku, jak takie... Aż się przyjrzałem, że takie te... Taki numer ktoś zrobił, no nie? Wiesz, że tam... I antychryst i takie rzeczy. Rozumiesz? Ale dlaczego tak mówią? Bo, słuchajcie, bo mówimy prawdę wszędzie. Mówimy gołą prawdę o sobie, o życiu, o innych ludziach. Dlaczego? Bo Jezus jest prawdą. No Jezus jest prawdą. Wiecie, za co oni Go chcieli kamienować? Bo prawdę mówił. No. Chodził po tym Izraelu i prawdę walił. W ogóle nie ściemiał. Ty. Ale... I to się potyka na rynku. I to jest coś takiego, co jest trudne. Ale coś Ci powiem, to jest jedyne możliwe. Nie możesz się wycofać. Nie możesz sobie pomyśleć, jeśli będę chodził w prawdzie, to będę ponosił takie konsekwencje, to ja nie będę chodził w prawdzie. O nie, 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 nie!
My nie jesteśmy ludźmi kompromisu. Jeżeli pójdziesz na kompromis, diabeł cię wciągnie jak ściechy koksu. Wciągnie się. Rozumiesz? Jeżeli pójdziesz na kompromis, ty musisz być prawdziwym człowiekiem. Bóg chce prawdziwych ludzi. Ten kraj jest do poruszenia przez prawdziwych ludzi. Tutaj tysiące ludzi idą do piekła każdego dnia. Codziennie ludzie umierają na różne choroby, a nie muszą. Do mnie przychodzą różne maile, informacje, czy Pan by się tam dołożył finansowo na to i na to. Ja mówię, ja się mogę dołożyć finansowo, nie ma problemu, ale najpierw bym chciał przyjechać się pomodlić o tą Pani córeczkę i położyć na nią ręce, bo ona ma raka. To ja zanim się chcę dołożyć, to ja bym przyjechał i się położył ręce. Mogę? I nie ma maila, już nie chcę. Ja mówię, ja chciałem uzdrowić Pani córeczkę. Za darmo. Ja potem się dołożę do czegoś tam, nie ma żadnego problemu. Ale bym chciał najpierw za darmo ją uzdrowić. Tak po prostu, za free. Taki numer wywalić diabłu. Taki numer diabłu wywalić. On załadował raka temu dziecku, tak? A chrześcijanie idą, kładą ręce, uzdrawiają dziecko. No i co, frajerze? A? Taki Jezus był. Zauważyliście, że on nigdy żadnego pogrzebu nie urządził? Przez 3,5 roku służby nikogo nie pochował. Teraz w Łodzi u Andrzeja Sobola, człowieku. Andrzej Sobol to jest bardzo fajna też postać. Tutaj napisałem do Tereski, jak będziecie chcieli, to możecie go zaprosić. To jest naprawdę serce, że on fajnie uczy w tym kościele. On nawet już nie uczy, żeby uzdrawiać. On mówi, kresajcie z martwych. Bo to Ukrainiec. I człowieku na ulicy teraz, półtora tygodnia temu, umarł facet. Słuchajcie, od Andrzeja szła zwykła kobieta tam z dzieckiem przez ulicę. Zobaczyła, prosiwie wstała, wracaj w imieniu Jezusa, wskrzesiła faceta. Człowieku, poszło echem, wiesz, że zwykła babka z dzieckiem wskrzesiła chłopa na ulicy. A to jest normalne. To ma być normalne dla nas. To nie ma być nienormalne. Sara z Agatą wyszły ostatnio pranie powiesić, patrzą, martwy ptak. Położyły ręce, wskrzesiły ptak. Pastor Grzesio, mężczyzna, przejechał jeża, proszę Ciebie, samochodem swoim. Wyszedł, litował się na jeżę, położył ręce w przesiewierze. Dlaczego nie? To też stworzenie Boże. Niech sobie idzie, poduptał. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, cuda. A dlaczego te cuda są? A powiedzieć Ci, dlaczego są te cuda? Bo one są w nas. Bóg dał nam moc czynienia cudów. Amen. Wszystkim ludziom narodzonym z Bożego Ducha. Amen. Wszystkim ludziom narodzonym z Bożego Ducha Bóg dał moc czynienia cudów, bo On jest cudotwórcą. I to jest prawda. Chrześcijaństwo opiera się na nadprzyrodzonych działaniach. Chrześcijaństwo bierze całą naturalność również. Ale opiera się na nadprzyrodzoności. Ja zostałem zmieniony w nadprzyrodzony sposób. Żadna resocjalizacja, readaptacja społeczna i nic innego nie były w stanie poruszyć mojego chorego umysłu. Łamałem ludziom gryfami od sztang kości, żeby oddawali pieniądze. Kazałem klękać przed sobą i sobie buty całować. A potem zacząłem kochać ludzi. I koty. I kota mam w domu. Mamy takie przymierze z kotem, że sobie nie wchodzimy w drogę. Przez te 2 lata, 2 razy mi usiadł na kolanach. Ale dobrze mamy ze sobą. Kocham tego kota. A był czas, że paliłem koty. A teraz kocham kota. Naprawdę go kocham. Wcale nie mam takiego spięcia, że wstaję rano, muszę go kochać. Nie, go kocham. Cud. Zmiana umysłu. Byłem chory psychicznie, jestem wiedzą. A więc my nie możemy ulec presji, która jest w społeczeństwie. W Ewangelii Jana, 8 rozdziale, 32 wersecie jest napisane, że poznanie prawdy wyswobadza. Co Cię wyswobadza? Poznanie prawdy. Co wyswobadza innych ludzi? Poznanie prawdy. Nie kłamstwo, nie ściema. Niektórzy ludzie mówią, jest usprawiedliwione kłamstwo. Ja mówię, nie ma usprawiedliwionego kłamstwa. Nie ma czegoś takiego. No bo trzeba kłamać dla dobra czyjegoś. Ja mówię, nie trzeba kłamać dla niczego dobra. Trzeba zrozumieć, czym ta prawda jest. Prawda jest oczywista. Prawda jest oczywista. Prawda jest to coś, co jest oczywiste. Kilka miesięcy mój syn umierał, bo przedawkował narkotyki. Ja jestem terapeutą, robię profilaktyki do spraw uzależnień w różnych szkołach. Docieram do 1000 ludzi, a mój syn se zapalił jakieś tam dziadostwo i by się wykończył. Ale to jest prawda.
Nie szczycę się tym, nie chlubię się tym. Po prostu przykro mi z tego powodu. Dzięki Bogu, że to był przełom w jego życiu. Otarł się o śmierć. Prawda? Chodzi o to, że to, że jest jakaś forma niepowodzenia na jakimś odcinku, nawet w twoim życiu, w ogóle nie oznacza, że prawda nie wyswobadza. Prawda zawsze będzie wyswobadzała. Ciebie i mnie. Tylko my musimy zacząć tą prawdę proklamować.